Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroks i mamy dzisiaj fajnego pieniążka na GeForce i dzisiaj lecimy oczywiście ze skrzyneczkami widzów. Szukamy oczywiście klasycznie, jak chcecie, z GeForce Kingsa jakiejś skrzynki, która da mi fajnie oczywiście zarobić, da mi fajne oczywiście drogie skiny przede wszystkim, więc zacznijmy sobie od skrzyneczki, no, chciałem powiedzieć 7% Dragon Lore, ale ona kosztuje 1650 zł i nie ukrywam, jest to trochę dużo, jak na nawet na mój dzisiejszy budżet, dlatego troszkę tańszą skrzynkę. Kroks i Love sobie otworzymy, jest to skrzynka, gdzie mamy 6% na profit i zobaczmy, czy to 6% nam tutaj jakoś zadziała i poszczęści się. No niestety pierwsze otwarcie nic, próbujemy jeszcze raz, jeżeli to otwarcie nam nic nie da, no to będzie trzeba albo odpuścić, albo zakręcić jeszcze raz, dlatego wybieram opcję oczywiście drugą. Oczywiście wybierz sobie numerek z... ojej, to było blisko tych rękawiczek. Wybierz sobie oczywiście numerek z kalendarza, jak chcesz wziąć udział w konkursie oczywiście i odebrać skina z pola, którego oczywiście wybrałeś. Sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzach oczywiście napisz, tak jak powiedziałem, dołącz na Discorda, bo oczywiście to sprawdzam. I co? Udostępnij film i użyj kodu Kroks na GeForce Kingsie. Jak osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny tutaj przycisk, kod promocyjny i wpiszesz oczywiście kod Kroks przez Vex. Dajcie ją skrzynkę na start za free. Taką oto milspec. Otwieramy sobie, zobaczmy, co by nam się tutaj udało zdobyć. A jak oczywiście skrzynka milspec ci nie odpowiada, to możesz sobie zrobić skrzynkę samemu oczywiście. Dzięki kreatorowi skrzynek możesz sobie za tą właśnie darmowe siano skrzynkę zrobić i otworzyć. I oczywiście 5% więcej zyskać do wpłat, więc jak skrzynką chcesz sobie zakręcić i chcesz sobie konto doładować, prawy górny, klikasz doładuj, oczywiście masz wszelakie metody płatności. No i tutaj oczywiście z kodem Kroksi 5% do wpłaty więcej. Dzienny bonus też jest na stronie, więc oczywiście codziennie możesz sobie go odbierać. A otwierając skrzynki, możemy sobie jeszcze zdobywać lewe. Możemy sobie tutaj otwierać właśnie takie skrzynki co parę godzin. Ja to traktuję jako takie daily, znaczy nie mogę powiedzieć daily, bo dostajemy to chyba to 4-5 godzin, więc spoko sprawa. Taki USB stary za 500 za free, no myślę, że jako taki cashback jak najbardziej spoko. Idziemy na kontrola, tryb tak naprawdę, na który chyba no, sam z siebie naprawdę bardzo rzadko na niego chodzę. Ale wrzucamy sobie oczywiście na lewą stronę na City takie dwa skiny, na prawą stronę wrzucimy sobie coś powyżej może 1500 zł. Jakiś tutaj fajny itemek bym sobie wybrał stąd. Taki Gamma Doppler, bardzo ładnie wygląda. No jak mamy kosę, to jakieś rękawiczki by się przydały. Ale czy my tu będziemy mieć jakieś właśnie zielone rękawice? No mamy motoglowsy. Więc coś takiego i możemy sobie ustawić tutaj procenty w tej naszej skrzyni. Dajmy na to, ustawmy sobie na 35%. Myślę, że optymalnie i mamy 35% oczywiście na te skiny po prawej stronie, 65% na skiny po lewej, więc otwieramy taką skrzynkę za 1200 zł i zobaczmy, czy nam się poszczęści, czy zostaniemy z niebieskimi skinami. No mamy to! No i pięknie tutaj, no dało naprawdę niesamowite skiny. Bardzo mi się tutaj podoba obrót wydarzeń, tak? No naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Mamy skrzynki safe. No patrząc na cenę, no nie wiem, czy tak jest safe, ale spróbujmy. 860 zł. No nie ma tragedii, jeśli chodzi o Jesku. Co powiedziałem? O Jesku? Ale mamy Kałacha, z którego niestety 500 jesteśmy na minus. Więc spróbujmy Onemore. No nie no, co się dzieje, halo? Do 3 razy sztuka? Zobaczmy, no jakiś teraz albo kafejt, albo... No nie no, to jest naprawdę niesamowite. Dobra, czwarty raz, ostatni. Ostatni. Przysięgam, ostatni. No nie no, nie możemy skończyć stare z 4 kałachami z takiej skrzynki. 16% na niego jest, no come on! No w końcu coś innego, USP, no ale no nie, no nie po takie itemy tutaj przychodzimy. Jeszcze raz, no, spróbujmy. Nowa, o Boże, ja już się boję, ile to kosztuje 340 zł. Ojej. Ojej, no coś się złego wydarzyło, tak? Idziemy skrzynkę otworzyć sobie, która no, może mnie dobić, albo może mi dać fajnie, że tak powiem, zarobić. 1056 zł na 4 takie, 10%, mamy CZ-kę. Okej, skrzynka jak najbardziej na plus, otwarcie jeszcze jedno i zobaczmy, czy jeden itemek tutaj
dla wuja spadnie, no to już niestety 5 razy skar, ale mamy bardzo dużo ładnych skinów, które oczywiście możemy wrzucić w kontrakt i spróbować oczywiście coś tutaj sympatycznego dostać. 8000 prawie w tym kontrakcie, no ja bym zrobił coś takiego. Mamy 8200, są rękawice, co to będą za rękawice, jest to bardzo ważne. Ojejku, no... No mogło być lepiej, no definitywnie mogło być lepiej. Spróbujmy jeszcze raz, 7500. Jest karambit, proś, żeby jak... Minimal wear, 6900. No, jest to minus, tak? Jest to minus, ale... No skin ładny, w ogóle ciekawostka, nigdy nie miałem karambita w tym fejzie. W sensie karambita, nigdy nie miałem doplera żadnego w tym fejzie, takim wiesz... Tym czerwonym, nie? Niebieskie no to miałem jakieś M9, bajonety chyba też miałem. Karambita nie przypominam sobie, ale w tym fejzie takim już czerwonym, no nie miałem żadnego skina przez całą moją karierę CS-ą, no przysięgam. Dobra, skrzynka widza. Jak zrobiłeś oczywiście skrzynkę, daj znać w komentarzu, to ją otworzę w następnym filmie, bo chciałbym otworzyć też te nowsze skrzynki, a tutaj na GeForce Skin się tak nie do końca zawsze te nowe, że tak powiem, układa je, więc... Trzeba sobie radzić i spróbować wyszukać te w miarę nowe. Lore Crux, co my tu mamy? 71 otwarć, czyli na pewno już tu byłem. No to dwie sobie otworzy, no bo dlaczego by nie? I zobaczmy, jakaś kosa. Dwa razy ump. To nie jest to, po co przyszliśmy, dlatego zjeżdżamy niżej. Crux is... No dobra, no to ta szansa jest. Ale malutka, malusieńka nawet bym powiedział. No tutaj między jednym a drugim. A my dostajemy Kawaha Simok na 27% i jest to, no, definitywny, niestety, minus. Zjeżdżamy niżej, jeszcze może ciutkę niżej, Kroxy All-In. All-In, co to było? 2% na Meduzę tu było. No dobra, spróbujmy. No jest Bloodsport, jakiś fajny stan może. 500 zł, no dobra, nie masz takiej tragedii, jest otwarcie na 0. Zjeżdżamy niżej w poszukiwaniu jakiejś takiej skrzynki, którą mógłbym otworzyć z czystym sumieniem. Desert, 2800 Wild Lotus, 5% stary. Dobra, no ja wierzę, że kiedyś się uda. Jeszcze tej skrzynki nie otwierałem. O Jezus Maria, o Jezus Maria. Najdroższy safari mesh chyba w życiu. No dobra, nie zawsze skrzynka oddaje, tak? Nie zawsze skrzynka oddaje, to trzeba mieć zawsze na uwadze oczywiście. Zjeżdżamy jeszcze niżej, czy coś tutaj może... Proxy Case? Oj, to jest ta skrzynka. Oj, pamiętam ją. Oj, pamiętam. 750. To jest 2% na profit, więc zobaczmy, czy to 2%. Tutaj przechyli szale na moją stronę. Spróbujmy jeszcze raz. Niestety 4 razy... Rewolwer, otwarcie jeszcze jedno. Może akurat się poszczęści. No może akurat będzie to otwarcie, tak? No, nigdy nic nie wiesz, stary. Nigdy nic nie wiesz. Stań na 1000 zł. 1000 zł, więc trzeba tutaj dobrze to rozdysponować, tak? Chyba, że na jakiś może jeszcze raz, jakiś kontrol. Spróbujemy machnąć, czy nie? A weźmy od 900, zobaczmy. No, mamy jakiś blaze za 30%, tego nie otwierałem, więc spróbujmy. 30%, bardzo, bardzo duża szansa. No tak, cóż mogę rzec, cóż mogę rzec. Ile my mamy? No podejrzewam, że będzie bardzo tutaj niewiele niestety. Bacz, w skałach jakiś, fair serpent jakiś w swoim stanie. Headshot factory new. Słabiutko, bardzo słabiutko. Sprzedajemy wszystko. Mamy 600 jeszcze. Mamy 600 i tak naprawdę no jest bardzo ciężko, nie będę ukrywał. Dlatego spróbujmy pokusić się o jeden taki mocny właśnie strzał i wrzućmy Marble Fade'a. Halo, tylko jeden item mogę wrzucić? No to tego Hansmana bym wolał jak już. Dobra, aha, wybierz drugi przedmiot. No właśnie, ty, no to o co chodzi? No? O co chodzi? Ja tutaj jeszcze jeden chcę przedmiot rzucić, tak? Na 1000. No nie mogę, ty. Dlaczego nie mogę drugiego rzucić? Dobra, no to musimy chyba wybrać po prostu jakiś taki, co? No dobra. Mamy tu 2500. Ustawmy sobie 21%, 22%.
22%. No coś takiego. No będzie ciężko. No ale ja wierzę w te low procenty. Robimy skrzynkę i zobaczmy. No niestety.